Stworzenie. Jakieś stworzenie jest w tym drzewie. Tak, ono jest tutaj. Witaj, stworzenie. Jak powiem witam, to się może obrazić, że to jest forma niegrzeczna. Co stworzenie? Jest całkiem sympatyczne i przede wszystkim dałuje się dostrzec. Czyli jakby stworzenie spełnia zasady fenomenologiczne. Chociaż teraz już aktualnie sobie gdzieś pofrunęło to stworzenie. Jest to tajemnicze stworzenie zwane plaszką. I kiedy powiedziałam, że to jest tajemnicze stworzenie, to znowu ono się odezwało, jakby zgadzając się z tym stwierdzeniem. I tutaj jednak muszę przyznać po kilku dniach, że już wiem, dlaczego to stworzenie, kiedy powiedziałam, że to jest tajemnicze stworzenie i że to jest pleszka, ono się odezwało. Albowiem ono odezwało się dlatego, że tak naprawdę to właśnie nie była pleszka, tylko to było właśnie takie tajemnicze stworzenie, że aż tak tajemnicze, że słuchacz widział, myślał, że to jest pleszka, a to tak naprawdę nie jest pleszka, tylko pierwiosnek. I właśnie tutaj co do tego mnie uświadomili ludzie z grupy Identyfikacja Ptaków. Stworzenie wydawało odgłosy takie jak zaniepokojona pleszka, ale było żółte jak pierwiosnek. I oni mnie uświadomili, że pierwiosnek też może wydawać takie odgłosy.